ekipa, jeden start, poszła w górę taśma. To najważniejsza chwila dla całego miasta, ten ryk silniku. Szymański, Bajewski, kto będzie najlepszy? Dobry start, Józef Wisla, znany litera Pała Szymańskiego. No i jakaż tutaj niespodzianka. Nie upadną, znana cała Polska, to coś, co nas wyróżnia, mówię. Jestem z Zielonej, słysząc miasta Żużla. To nasz charakter, to nasze dziedzictwo. Duma z przeszłości i nadzieja na przyszłość. To nasza drużyna, nasz styl, nasza walka. To nasze barwy, nasz herb i nasza marka. Od 12 tłum się zbiera pod stadionu bramą. Tam czujesz emocje, zwycięstwo, medano. Tak robimy to w Zielonej, nie wiem jak jest u was. Drogi weteranów, a w tej chwili widzą państwo, że w stadionie rozkładu Rafała Szymańskiego nie było pomyłką. Wyścig w Zielonym Brzegu już będą prowadzić przez Luka Bryski przed punktu 51-27, ale to nie jest wszystko, bowiem kolejny przepiękny atak prowadzi Rafał Szymański, choć teraz wydawało się klasyczne nożyce, choć Szymański nie daje zagranej. 11 wyścignia, Szymański, Sobierski, Szymkowiak i Adam Pawliczek. Ostro Rafał Kurmański, bardzo dobry start, ostro potraktował Adama Pawliczka, walczy z Rafałem Sombierskim. Czyżby właśnie on miał poderwać drużynę zielonogórską do walki? Przypomniały mi się nie tak odległe czasy tutaj na tym torze, kiedy pamiętam pierwszy taki pokaźny dorobek punktowy zdobyty dla Banku Wczesnego Morawskiego Zielona Góra w wykonaniu Piotra Protasiewicza. Słopota i na szczycie, Zielona naszym miastem, Speedway naszym życiem. Jazda, jazda, tak robią to u nas. Czuję jak sobie poradzi para Puszcza, Kurmański i proszę, świetnie ze startu weteran polskich torów, a młodziutki Rafał Kurmański jadąc bardziej do zewnętrznej wychodzi teraz na prowadzenie. Michał Kalczyn najlepiej dopasował sprzęt do tego zielonogórskiego toru. I tak kończy się ten bieg, podwójne zwycięstwo gospodarza, więc zwykle ważny wyścig, 6-6 remis przed tym biegiem. Michał Kalczyn, Andrzej Huszcza, Zbigniew Czerwiński, Rafał Kurmański, który wygrał tu na tym torze turniej indywidualny Antoniego Boryn, Kurmanek po zewnętrznej, czy wyprzedzi Karlssona? Michał Kalczyn chyba się nie tu zagapi, Kurmański atakuje po zewnętrznej, kto będzie pierwszy? Walka młoda zielonego górzanina z utytułowanym Szwedem. Kurmański jest pierwszy, Kalczyn drugi. Rozstrzygnięcie Gustafsson, Richardson, Whitesher i Kurmański. Taśma poszła w górę, kto najlepiej? Wydawało się, że Anglik Richardson, kask czerwony na prowadzeniu, szuka swojej szansy pod bandą. Rafał Kurmański skontrował za Anglika do Kremendika, pod Whitesher. W tej chwili wyścig układa się na 4-2 dla gospodarzy, choć miał problemy z opanowaniem motocykla, tam jadący w kasku niebieskim Kurmański. Kurmański z tyłu, ale on jest szybki, on będzie walczył. Już wyprzedza Petera Karlssona, bierze się za Łukasza Romanka, zielonogórzanie. Wyjdą na podwójne prowadzenie, jeszcze jeden łuk, Kurmański blisko bandy, wychodzi na drugą pozycję. Czyżby miał się to okazać, decydujący cios w tym spotkaniu. Nie trzeba być pierwszym, a przynajmniej nie zawsze. Liczy się wiara, teraz tak na to patrzę. Liczy się siła, której nigdy nikt nie zatrzy. Ojczyzna w sercu zresztą była tam od zawsze. Nie trzeba być pierwszym, mam nadzieję, że to jasne. Dałem się walczyć o tą walkę, choć właśnie. Czy już po tym biegu będziemy cieszyć się z awansu? Dobrze Kurmański, dobrze Łukaszewski. Ale też dobrze Gnieźnianie. Ale Kurmanek nie odpuści. Kłopot jest ostatni, Kurmański trzeci, a więc Gnieźnianie przedłużają swoje szanse. Ale Kurmański ma szansę prowadzić swój zespół do ekstra. Ale ogromnie, niczym jakiś kapa Krzysztof Jacecki. No i frajerstwo kosztuje. Kurmański, oglądali się Gnieźnianie, patrzyli sobie w oczy, niczym w jakiejś kawiarni, jak po prostu z odkręconą manewką przemknął obok bandy i daje zielonogórzanom awans do Ekstraligi. Już strzelą szampany po tym biegu. Gniezno płacze, nie wiedzą Gnieźnianie, co się dzieje. Myśleli, że dziś nawet bez Cygielskiego sobie poradzą, ale oni o awans do Ekstraligi walczy. No zarażak, bo to wyścig 14 i państwo widzą. Rafał Kurmański, niczym Tomasz Golob wczoraj w Wojec,
odkręconą przepustnicą. Brawo Rafale! Jesteśmy w Ekstralidze. Powracamy po Wanicji na najwyższy front. Moje gratulacje dla kierownictwa Zielonogórskiego Klubu na czele z jego prezesem. Moje gratulacje dla trenera Zbigniewa Jądera i dla całej zielonogórskiej drużyny. W tym momencie przede wszystkim do Rafała Kurmańskiego, bo mamy w Zielonej Górze talent, który, widzą Państwo, śmiesznie prowadza nas ten młodzian, 20-latek, do Ekstraligi. Ta sytuacja i Jabłońskiemu, i Łukaszewskiemu śnić się będzie po nocach. Szukali się na torze, chcieli stopować tempo tego wyścigu i jechać parą. Tymczasem chłopak z Zielonej Góry przemknął im obok bandy, dając Zielonej Górze ligę. Ale kwoli formalności jeszcze wyścig 15, który już obejrzymy w zupełnie innych nastrojach. Siła, której nigdy nikt nie zatrze, ojczyzna w sercu zresztą była tam od zawsze. Trzeba być pierwszym, mam nadzieję, że to jasne. Należy walczyć o tą walkę, chodzi właśnie. Szacunek dla tych, którzy poświęcają życie dla swoich marzeń, oni od dawna są na szczycie. Liczymy na pierwsze indywidualne, być może biegowe zwycięstwo w tym meczu ZKZ-u Picnics. Rozpoczął się wyścig 11. Znakomicie Kurmański po zewnętrznej Billy Kamil, ale już dał się chyba wyprzedzić Tomaszowi Bajerskiemu. Oby nie przeszkadzali sobie teraz żużlowcy ZKZ-u Picnics. Kurmański z przodu, Emil jest drugi, a trzeci Tomasz Bajerski. Liczymy na dobrą postawę Rafała Kurmańskiego, liczymy na dobrą postawę Andrzeja Huszczyna, ale rywale też zapewne mocni, pewni na własnym torze. Krzysztof Kasprak zwykle zdobywa tu dużo punktów. Zobaczymy, kto będzie lepszy w konfrontacji tych zawodników. Jonas Kilmekolpi na czele, atak Kurmańskiego po zewnętrznej. Huszcza wyprzedzony przez Kasprzaka. Kurmański, Dyml i Świst. Dobrze Rafał Kurmański, dobrze Leszczynianie. Szybszy tym razem Piotr Świst, ale znakomicie też pojechał Damian Baliński. Baliński pierwszy, Kurmański przedziera się na pierwszą pozycję. Trzeci jedzie Piotr Świst, a już wyprzedza niestety tego zawodnika Łukasz Dyml. Ale jeszcze Świst utrzymał się na tej trzeciej pozycji, ale atak Czecha przykrył. Jędrzeja Świsty, Grabik i Kurmański, który po raz drugi zastępuje Zbigniewa Słowackiego. To tym razem najlepiej, znakomity stan Tomasza Jędrzejaka, Kurmański zaatakuje po zewnętrznej. Stawia się tam Greg Hancock, Świst już blisko bandy. Pozostali zawodnicy w swoich odległościach od siebie, a przed nami wyścig siódmy. Dobry start Kurmańskiego. Tym razem bardzo waleczny obecna, bo nim został kompletnie Greg Hancock. Gospodarze na pierwszej i na drugiej pozycji. Goście mają szansę na rękę, ale widzimy, że być może już teraz ktoś z nawet zawodników pokona Kampela.